Oto dziś Pan Jezus wybiera Wojciecha i Magdalenę, by w sakramencie małżeństwa połączyć ich świętym i nierozerwalnym węzłem. Wybrał i tak pokierował ich krokami, że w pewnym, znanych tylko im okolicznościach spotkali się, poznali, zaprzyjaźnili. To nie kto inny, ale Chrystus też poddał im myśl, aby teraz już razem szli przez życie. Mamy wiele tak, mamy siebie, a